witajcie na kanale Matko i Córko, witam Was w kolejnym odcinku podcast Paznokcie. Dzisiaj będę robiła pazury mojej mamie. Nie robiłam jej paznokci chyba od stycznia albo od lutego, jakoś tak, więc sporo czasu minęło, kochani. No i mam nadzieję, że nie wyszłam z sprawy. Dzisiaj paznokcie zrobili dość szybko i sprawnie. Masz w ogóle jakiś plan? Nie mam planu. W trakcie nagrywania tego odcinka będę szukała jakiejś inspiracji w internecie. A, czyli tak jak zawsze. No dobra. I paznokcie moje... Może zostać na jakichś nudziakach, nie? I paznokcie moje, i paznokcie mojej mamy wyglądają tragicznie, bo nie miałam ostatnio czasu na to, żeby zrobić ani sobie, ani mamie nowej stylizacji. Nie mamy obie paznokci wszystkich u rąk. Nie mamy też zrobionych hybrydek u stóp, także kochani, dramat, tragedia i trzeba brać się za siebie. Bo słoneczko wyszło, zawitało już w nasze progi i trzeba wskoczyć w sandałki, a w sandałki trzeba wskakiwać raczej wtedy, gdy ma się ładne i zadbane stópki, więc my musimy o swoje zadbać. No właśnie, nie chodzi o to, że teraz uważamy, że kobiecość to tylko zrobienie sobie paznokci u rąk i u nóg, bo nie wszystkie kobiety muszą sobie nawet paznokcie malować. Tak. Chodzi po prostu o to, żeby były zadbane. A ja przyznam szczerze, że musiałabym chociażby wyrównać, przepiłować i pomalować chociażby bezbarwnym lakierem paznokcie u stóp, żeby wyglądały estetycznie. Tak. Bo to o to chodzi. Nie musi być kolorowo, ale może być estetycznie. I o tym pamiętajmy. Tak jest. Tak, żeby się nie przypili w komentarzach, że my uważamy, że kobiety to muszą mieć zrobione paznokcie, bo są takie, które tego nie lubią. I my to rozumiemy, szanujemy. My lubimy mieć paznokcie kolorowe. W ogóle jak masz paznokcie u stóp zazwyczaj? Jaki kolor? Czerwone albo różowe. No ja zazwyczaj czarne albo białe. Już tak klasycznie. Dobra. Zacznę od zdjęcia tej chyba starej stylizacji, co? No tak. A te paznokcie, które masz obecnie? Robiłam sobie sama. No są takie dość nierówne. Aj, tam, aj, tam. I tak się zastanawiałam, że kurczę, tak mi to wychodzi niedobrze? Dzięki! Aż tak niedobrze. Nie wiesz, ty nie pracujesz z żelem, w ogóle nie, a ja na przykład sobie robię. To już jest zupełnie co innego. I to ile? Już bardzo długo sobie paznokcie robię. Z 2 lata będzie? Nie wiem. Nie wiem, kochani, naprawdę nie wiem. Jeszcze kiedyś to naklejałaś lipsy. No, ale ten filmik się dalej ogląda i on już ma 800 tysięcy wyświetleń. A tak sobie Wam powiemy, że to był jeden z filmików, o których znowu pochodziłam. Bo było tak, że miałyśmy harmonogram. Wyłączę może tu na chwilę. Było tak, że miałyśmy harmonogram i filmy szły 3 razy w tygodniu. Tak. I ja postanowiłam spotkać się z Kevinem przez to nienagrałyśmy filmiku i pokłóciłam się z mamą, że nasz harmonogram się przez to zepsuł. O, i że zaniedbuje kanał i tak dalej. No i pokłóciłyśmy się o to. I ja powiedziałam, no dobra, no to teraz musimy nagrać jakiś filmik, wstaniemy rano. Ona się ona mnie obraziła, strzeliła w pocha i powiedziała, nie będę z tobą nagrywała rano. Teraz to wszystko będzie twoja wina, będziesz się tłumaczyć widzą sama. O. No, tak był typowy foch, taki naprawdę potężny foch. I ten, i pamiętam, że nie gadałam wtedy ze sobą przez chwilę. I ja rano nagrałam filmik o moich tipsach. I mama powiedziała, Boże, ten filmik to będzie dramat, będą cię hejtować, wyzywać, nie puszczę tego, nie zmontuję tego. I ja powiedziałam mamie, że no znaczy, to będzie wtedy hejt na mnie, ja to przyjmuję na klatę, zawaliłam, no to trudno, nie? I tak się w tym filmiku starałam, robiłam przejście, chyba tam miałam dwie kamery. Robiłam to chyba na godziny przed lekcjami. Naprawdę. I zdążyłam na te lekcje, z tego co pamiętam. I ten filmik ma z 800 tysięcy wyświetleń, a ludzie pisali, ale super, jakie ładne tipsy, gdzie je kupiłaś, ja też naklejam tipsy, coś tam. Ja się prawo, po prostu tego, że jednak posypią się niepochlebne komentarze, że Paulina znowu ucierpi. Mm. A ten filmik się tak pozytywnie przyjął. To było takie szczęście miałam w tym momencie. Bo to czasami tak jest, że nagramy jakiś fajny film, z którego jesteśmy dumne, który wydaje nam się, że będzie się podobał naszej publiczności, z którego jesteśmy dumne,
A okazuje się, że to jest klapa i że w ogóle nasi widzowie tego filmu nie polubili, że się nie spodobał, że go nie zrozumieli czasami. A czasami wydaje nam się, że jakiś filmik jest nie, no to puszczać go, nie, może go nie puścimy, no. A ten film tak zaskoczy, że aż same jesteśmy w szoku, aż same jesteśmy zdziwione tym. Także naprawdę YouTube jest nieprzewidywalny. To prawda. Ciężko trafić. A wracając do tego, że internet jest taki nieprzewidywalny, że czasami wydaje nam się, że coś zdobędzie akceptację widzów, a tak się nie dzieje. To co powiesz w ogóle, Paulina, o tym ruchu, o tym hashtagu body positive? Bo mam takie mieszane uczucia, ponieważ niedawno na Instagramie Małgorzaty Rozenek, pewnie znacie tą osobę, pewnie kojarzycie. Ty kojarzysz? Małgorzaty Rozenek? No właśnie, nie wiem, czy twoje pokolenie kojarzy, czy tylko moje. No ale okej, skoro ty kojarzysz, no to pewnie większość widzów też wie, o kim mówię. Ostatnio pojawiło się właśnie zdjęcie Małgorzaty Rozenek w krótkich spodenkach. I faktem, jej nogi nie wyglądały na tym zdjęciu... bo chciałam powiedzieć, że nie wyglądają atrakcyjnie. Ale to jest złe określenie, ponieważ no, nie są idealne. O, bardziej o to chodzi. To jest już 40-letnia chyba kobieta, więc no, my 40 plus nie możemy się porównywać do młodych dziewczyn, gdzie skóra jest gładka i to ciało wygląda po prostu dużo, dużo ładniej, dużo jędrniej niż ciała 40-latki. No niestety, natury nie oszukasz. I właśnie pod tym zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy mówiących o tym, że te nogi nie wyglądają dobrze i że Małgorzata Rozenek chce się odmłodzić i że w ogóle wystąpić na zdjęciu w krótkich spodenkach w tym wieku nie wypada, że w ogóle co ona zrobiła, że ja bym się tak nie pokazała, jakby miała takie nogi, to coś tam. Wiecie, same takie negatywne komentarze odnośnie nóg i tego, że Małgorzata Rozenek chce się odmłodzić i że w tym wieku to już nie wypada. A z drugiej strony to hasło body positive mówi nam o tym, że powinniśmy się lubić takimi, jakimi jesteśmy, prawda? Że nieważne, tak jak się dobrze czujemy. Tak, że nieważne, czy mamy celulit, rozstępy, czy mamy nadwagę, czy mamy taką figurę, czy inną. Po prostu mamy się lubić takimi, jakimi jesteśmy. No i gdzie właśnie w tym wszystkim jest to pozytywne myślenie o swoim ciele, jeżeli nam tak łatwo przychodzi krytykowanie innych za to, jak wyglądają? No spoko, Małgosia czuje się młodo, jest atrakcyjną kobietą, nogi ma jakie ma, no na to nic nie poradzi. Może i mogłaby sobie je zoperować, ale po co? Wtedy posypałby się na nią hejt, że przeszła kolejną metamorfozę. Więc w tym internecie naprawdę są takie sprzeczne informacje. Sprzeczny dostajemy od Was... Znaczy nie do jednego wora. Od niektórych widzów dostajemy sprzeczne informacje. No tak. Bo teraz możemy uradzić osobę, która wcale tak... Nie generalizujmy. No oczywiście musimy to jakoś tam wypośrodkować, prawda? Bo wiesz, mamo, Małgosia Rozenek w tym pokazała body positive. I mogłybyśmy cokolwiek powiedzieć jakby nie miłego w stosunku do niej w momencie, gdyby ona na przykład hejtowała osoby, które mają grubsze nogi niż ona. Ona chyba tego nie robi, no. No właśnie, więc jakby ona w tym wszystkim jest body positive. Ale body positive nie są osoby, które to komentowały. Tylko one niekoniecznie muszą się w życiu stosować jakby do tego hashtagu, można tak powiedzieć, do tego ruchu,
Bo do tej myśli. Do tej myśli, dokładnie, bo one po prostu mogą uważać, że najładniejsze kobiety są szczupłe, albo grubsze, albo z takimi nogami, albo z innymi nogami. I jeżeli w nas na przykład im się nie podobają nasze nogi, to piszą nam, nasze nogi, wasze nogi są grube, brzydkie, a ja i mają celulit. No i wiesz, jakby te osoby po prostu są body positive, nie? I w tym duchu chyba po prostu chodzi o to, żeby właśnie nie było tego hejtu. Więc byłoby coś nie tak w tych komentarzach, gdyby to ona wcześniej hejtowała osoby grubsze, nie? Wiesz, o co mi chodzi? Rozumiesz? Tak. Znaczy, ja jej nie śledzę, wiecie, aż tak systematycznie, nie wiem, co się u niej na koncie dzieje. Ja też nie wiem, jakby... Ale nie wydaje mi się, żeby to była tego typu osoba, która po prostu krytykuje innych. No, nie wydaje mi się. No, prawda jest taka, że wiesz, jakby na... Bo na przykład ostatnio Sylwia Gaczorek, ta fryzjerka, w której kiedyś rzuciła zdjęcie, gdzie ona chyba była wtedy pod prysznicem, w stroju kąpielowym, gdzieś na wakacjach. Bardzo ładna fotografia, swoją drogą. I tutaj widać bardzo jej celulit. Jest taki bardzo uwidoczniony. Tak. Wiesz, pewnie jest to też trochę zasługa moim zdaniem wyostrzenia oraz HDR-u, czyli jakby tam podrasowania tych kolorów na zdjęciu, czy tam wiesz, filtrów odpowiednich, ale fakt faktem jest, że ten celulit tutaj bardzo mocno widać. Jest hashtag celulit, więc mamy na to zwrócić uwagę. Z tego założenia tego body positive, co nie? Mm-hmm. I też właśnie tam dziękowała. No i zobacz, tutaj jest bardzo dużo komentarzy. Wow, też mam duży celulit, wow, pięknie, super para. I jakby większość tych komentarzy jest pozytywne. Wow, super, że to zrobiłaś. I wydaje mi się, że tutaj wszystko nie chodzi o samo to ciało. Bo mogłabym na przykład powiedzieć, że nogi Małgorzaty Rozaniak były dużo ładniejsze od nóg Sylwii Gaczorek. Bo ja mogę tak uważać. Ale chodzi po prostu o to, że są takie osoby, które się hejtuje z łatwością. I mam wrażenie, że pani Rozaniak bardzo często jest, wiesz, jakby no... Jest taka na świeczniku. Dużo ludzi ją krytykuje za wszystko, doczepiają się do niej. Ma bardzo chwytliwe nazwisko. No i wiesz, i ludzie przez to, że te portale tak bardzo... Jest taka kontrowersyjna, tak, prawda? Portale to nakręcają i przez to ludzie też żyją nią, jej życiem. I z łatwością przychodzi obrażanie jej, bo przeczytali jakiś artykuł na jej temat i stwierdzili, a ona jest głupia, to teraz ją pohejtuje. No i tutaj chodzi po prostu na przykład o to, że Sylwia Gaczorek jest osobą kontrowersyjną. I ludzie po prostu piszą jej super, nie? Fajnie, że to pokazałaś. A nogi Małgorzaty Rozaniak, no... Jakbym pokazał tylko nogi. Z drugiej strony ludzie tak nie hejtują, wiesz, o co chodzi. Z drugiej strony Małgorzata Rozenek chce uchodzić za kogoś idealnego, prawda? No też. I przecież tak ludzie... troszeczkę stąd ten hejt, który się na nią pod tym zdjęciem wylał. Może tak być. To wszystko chyba zależy od osoby, no. Mam wrażenie, że my też jakby swego czasu byliśmy takie bardzo łatwe do hejtowania, bo ludzie po prostu nie wierzyli w to, że mama z córką mogą coś nagrywać i uczyniali się po prostu do mojego zachowania. Raz byłam wszystkiego, raz byłam jakaś tam, raz byłam zbyt smutna. Więc jakby do wszystkiego się doczepiali, zawsze gdzieś tam wynajdowali coś, bo byliśmy kontrowersyjne. I ciężko jest... Kontrowersyjne! Tak naprawdę, no byłyśmy takie. Tak, teraz tak, już tak. Niego ludzi przyzwyczaiły z udziałem przeszła w internecie. Dla ludzi to nie jest już nic dziwnego. No ale myślę, że właśnie to jest to, że każdy twórca ma przyczepioną jakąś łatkę. Ta jest taka, ta jest taka, ta jest taka. I są osoby, które pod każdym zdjęciem spotkają się z dużym hejtem, a są osoby, które tego hejtu po prostu nie mają zbyt dużo i mogą się cieszyć tylko pozytywnymi komentarzami. Muszę wam powiedzieć, że jakieś 2 lata temu, gdy byliśmy w Turcji, robiliśmy sobie zdjęcia i właśnie ja tam trochę specjalnie, trochę dla śmiechu weszłam w kadr, gdy właśnie tata Pauliny pozował i na tym zdjęciu została uwieczniona moja pupa. Moja nieidealna pupa, w stroju kąpielowym oczywiście. I szczerze powiem, zdjęcie było tak zabawne, taką historię do tego mój mąż dopisał, że chciałam, aby to zdjęcie znalazło się na Instagramie, ale muszę wam powiedzieć, że czułam taki niepokój i strach, no bo moja pupa nie jest idealna i właśnie bałam się tej oceny.
To było takie zdjęcie, nad którym się chyba najdłużej zastanawiałam, czy je opublikować, czy nie. No i właśnie, w tym wszystkim chodzi o to, czym jest idealne ciało. Jakie to jest idealne ciało? No na pewno tak. No, Ewa Chodakowska ma idealne ciało. No właśnie, nie do końca, bo niektórzy mogą się czuć lepiej z krągłościami. No bo kiedyś na przykład... Aha, no tak, mówisz pod tym kątem. O body positive. Kto nam wyznaczył normy, jakie ma być jak ma wyglądać idealne ciało, prawda? Chodzi przede wszystkim o to, że nie ma czegoś takiego jak ten jeden kanon piękna, tak. I że każdy jest Jennifer Lopez, prawda? Co Jennifer Lopez? No też inny kanon piękna. Ale chodzi o to po prostu, że... Odmienny od tego Chodakowskiej, prawda? I też można powiedzieć, że ma idealne ciało. Mamo. A tutaj chodzi po prostu o to, wiesz, nie pokazuje celulitu, nie pokazuje fałdki na brzuchu, tak. Ma zrobione piersi, wiesz... Nie, teraz, no, żeby się przytupili, nie chodzi o to, że zrobione piersi są złe, ale chodzi mi o to, że każde ciało jest piękne i o to chodzi w tym body positive, że każde jedno ciało jest piękne i nie ma czegoś takiego, że na przykład moje ciało jest bardziej idealne od twojego ciała. O to w tym wszystkim chodzi, żeby każdy w swojej skórze czuł się dobrze. I tak samo mogę powiedzieć, że piękna jest dziewczyna, która, nie wiem, z figury, z budowy na przykład ma takie... bardzo chude nogi, takie wręcz, wiesz, że nic po prostu nie widać żadnej struktury. A z drugiej strony mogę powiedzieć, że piękne jest ciało właśnie tak jak na przykład na filmie Wieczorek, że jest to udo troszkę bardziej widoczne i ten celulit jest. Że po prostu każde ciało jest piękne. Bo ciało to ciało. Tak. No bo zobacz, że przez wiele dekad to wszystko się zmieniało, nie? I jak oglądamy ze starożytności jakieś tam posągi bóstw z gliny ulepione, no to te boginie były takie, wiecie, no przy sobie, nie? Fałdka na fałdce. W renesansie, renesans. No to słyną z dość obfitych kobiet. Także no... W latach 70. to właściwie takie bardzo kobiece sylwetki były w modzie. W latach 50. Marilyn Monroe, no i wiesz, biusta, biodra. Przez pewien czas u nas też tak było, w sensie w naszej współczesności, że gdzieś tam te modelki wybiegały, wyznaczały te trendy i wszystkie dziewczyny chciały być mega, mega szczupłe. No w latach 90. na przykład modelki, większość modelek miały biusty. Ej, wiecie co, ja ostatnio zobaczyłam na stronie Victoria's Secret, że dziewczyna, postury mojej, znaczy może miała troszkę bardziej płaski brzuch niż mój, ale generalnie wiesz, jak tak patrzę, to się mówi, kurczę, wygląda jak jest, tak, była plus size. I ja się w życiu nie powiedziałam, że jestem dziewczyną plus size. Wiesz o co chodzi? Że jakby w głowie miałam, że plus size, to są większa pani dziewczyny. Jeszcze do jednego oka włożyli. Tak, to totalnie dziwne dla mnie. Nie wiem, ja na przykład wolałabym oglądać na wybiegu dziewczyny takie normalne. W sensie, może być jedna młodsza, druga grubsza, żebym widziała, jak te ubrania wyglądają. Jak leżą na tych figurach, na prawda? Dziewczynie, która ma biust, bo na przykład Zara. W Zara są tak piękne ubrania, ale one w większości są robione na dziewczyny, które mogłyby iść na wybieg. 1,90 m. Mały biust. Bardzo mały biust. Ja się w większości nie mieszczę w tych ubraniach w biuście. Faktycznie Zara ma takie dziwne kroje, znaczy dziwne, no właśnie na takie wysokie dość dziewczyny. Chodzi mi o to, że jeżeli dziewczyna ma 1,90 m, to z automatu te wszystkie wysokości, odległości są inne. Bardzo często mierzyłaś na przykład różnego rodzaju bluzki, takie, które nosi się... Tak, w tym miejscu. No właśnie, takie bluzki, które można nosić bez biustonosza, ale które jednocześnie właśnie są kroju biustonosza, gdzie ten biust po prostu jest schowany. A zazwyczaj zdarzało się tak, że albo dekolt jest jakiś taki nie w tym miejscu, gdzie ty akurat powinnaś się ten dekolt mieć, tak jakby właśnie to było przesunięte. No i to mnie właśnie zaczyna denerwuje. Jest to dla mnie takie dość, no, dziwne, że jakby na tym wybiegu dalej jest to przeświadczenie, że te modelki w tych czasach muszą być takie bardzo szczupłe, żeby miał jak najmniej krągłości, a dziewczyna taka, powiem, standardowa. Bo ja nie jestem ani do tego wora szczupłych dziewczyn, ani do wora tych grubszych dziewczyn. Standardowa dziewczyna jest już plus size.
No właśnie, no to oczywiście, naprawdę plus size, takie naprawdę plus size, to jakie one są? Do jakiego wora? Maxi plus size? Plus size? Ale od razu, jak właśnie taka firma, od razu jak nam robi mętlik w głowie, prawda? Że Jezus, ja już jestem plus size, to jestem druga, ja myślałam, że jestem szczupła, nie? Niby chcą na wybiegu pokazać niby plus size, że niby są takie, że te marki są niby takie w trendach i że wow, jesteśmy za tym. Tak, idziemy do tak. Widzimy też te dziewczyny o większych rozmiarach, prawda? Problemy społeczne tutaj jakieś wychodzą. Tak. I tutaj naraz chcą sobie zrobić kampanię, reklamę właśnie na tym haśle, a potem okazuje się, że dziewczyna normalna jest już plus size. No. Nie? To jest dla mnie dziwne dość. Bo każda z nas powinna się w swoim ciele czuć dobrze i każda z nas powinna walczyć o swoje ciało, walczyć o to, w którym momencie się w tym swoim ciele najlepiej czuję. Ja na przykład cały czas powtarzam, że ja wolę, czuję się szczęśliwsza. Uważam, że ubrania na mnie lepiej leżą, gdy mam tą sylwetkę bardziej wysportowaną, gdy jestem na diecie, gdy zwracam uwagę na to, co jem, no i uprawiam jakieś sporty. Wtedy czuję się po prostu atrakcyjniej, lepiej i czasami mi się za to dostaje, gdy mówię o tym na filmach. Ja nie krytykuję tych osób, które mają tych kilogramów więcej. Ja wtedy mówię o sobie, że ja wolę wtedy siebie. Ja się wtedy lepiej czuję, jestem pełna energii, nie jestem taka ospała, więc ja się wtedy po prostu bardziej lubię, ale to nie jest tak, że jestem negatywnie nastawiona do tych osób, które sportów nie uprawiają albo mają tych kilogramów więcej. Także tutaj też należy to rozgraniczyć. No właśnie o to w tym chodzi. No więc Ewa Chodakowska też może być body positive, dlatego że ona jakby popiera zdrowy tryb życia i to jest jakby jej głównym celem. Przy okazji, wiesz, wygląda w jej kanonie super, ale ale nie powie innej kobiecie, na przykład mi, która nie jest zesportowana, że wyglądam brzydko. Mm-hmm. Bo to o to chodzi, żeby nie hejtować sobie nawzajem. No bo to jest tak ciężko, nie wiem, body positive, okej, ale to jest tak ciężko też nie oceniać ludzi. To chodzi o to, żeby właśnie tego nie robić i to body positive uczy tego, żeby tego nie robić, ale ja mam w głowie swój gdzieś tam, wiesz, no... No każdy z nas ma jakiś kanon piękny, prawda? I jestem w stanie powiedzieć, że na przykład ta osoba jest ładniejsza od tej osoby, nie? No nie powinno się tak robić i jednak tak robię, ale staram się na przykład tego nie robić personalnie, publicznie, na przykład jak sobie nawet... Można sobie coś pomyśleć, to teraz ale... sobie nie mówić. No, po prostu umieć w język. No. Bo ja nie chcę nikogo skrzywdzić, ale ciężko jest po prostu jakiś taki od siebie z głowy wytrącić. Mm-hmm. Nie możesz dotykać się, bo masz paznokcie akurat przygotowane pod pasa. Mm-hmm. Albo ostatnio, nie wiem czy to już tak bardziej w stronę hejtu idziemy. Prawdopodobnie nie znasz tej osoby, bo my chyba na Kasi i Tomku, znaczy ja na Kasi i Tomku ją obserwuję, Wiktoria Zborowska. Nie wiem. Boże, Wiktoria Zborowska? Jejku, nie wiem czy Wiktoria Zborowska, muszę sprawdzić. Nie możesz dotykać. Nie dotykam. Nie dotykam. Zofia Zborowska, kochani. To jest córka aktorów. Dość prężnie działa w internecie. Jest to też aktorka. Należy dodać, że to nie jest tylko córka, ale też zajmuje się aktorstwem. To jest kobieta aktualnie w ciąży. I ostatnio ze swoją przyjaciółką, również aktorką, ale to tak na marginesie, wybrała się spontanicznie na zapiekankę. Była ubrana w dresy, po prostu tak luźno, wiecie, po prostu prawdopodobnie wpadły na pomysł, a chodź na zapiekankę, jak to kobieta w ciąży, może miała smaki. Czyli była w dresach jakoś tam nieuczesana, niepomalowana, poszła w miasto. No i kupiła tą zapiekankę i tą zapiekankę jadła. Ale jedząc zapiekankę oczywiście nie wygląda się zbyt atrakcyjnie.
Ktoś jej właśnie w trakcie jedzenia zapiekanki zrobił zdjęcie, no i posypało się, kochani, jaki hejt w internecie. Jak ona wygląda, jest niezadbana, gruba, jak ona jest ubrana, jak ona wygląda, co ten mąż w niej widział, taki przystojny facet, a ma taką szpetną żonę, jak ona tak może wyglądać, po prostu hejt okropny się na nią wylał. Ale przypomnijmy sobie, że przecież wiele razy miałyśmy taką sytuację, my kobiety, że nieubrane, nieumalowane po prostu poszłyśmy w miasto, bo miałyśmy taką ochotę. Nie patrząc na to, jak wyglądamy, może niezbyt ładnie ubrane. No, ja tak wychodzę codziennie. Wiesz, jak... I po prostu musimy na to... Nie może być tak, że z byle powodu kogoś hejtujemy, bo nam się coś nie podoba. No, no musimy też patrzeć na uczucia innych, zwracać na to uwagę. Trochę empatii, nie? Ona potem świetnie zareagowała, bo to jest osoba z ogromnym poczuciem humoru. I ona nagrała po jakimś czasie filmik w jakiejś sukni balowej, takiej wieczorowej, z tą samą przyjaciółką, że one tak, wiesz, tak pięknie ubrane poszły na zapiekankę, no bo, wiesz, to taka parodia, nie? Zaczęły tą zapiekankę jeść w sposób, wiecie, taki elegancki, serek się ciągnął, ale było to tak sfilmowane, że wyglądały do on-en. Czyli tutaj bardzo z dystansem podeszła do całej sprawy, ale niestety ten hejt w sieci nas też dotyka, prawda? Nie każdy tak to do tej sprawy podejdzie, siły, prawda? Psychicznej. Ona tą całą sytuację wyśmiała, ale. No to mówię, że to zależy od konkretnej osoby, bo każdy ma inną mentalność. Także kochani, uważajcie na to, co piszecie w sieci, bo możecie po prostu kogoś zranić. No ja życzę ludziom na pewno więcej empatii. No, w tym internecie czujemy się anonimowi, znaczy my z Pawłem, no nie, ale wy na pewno, większość z was czuje się anonimowa i wydaje wam się, że napiszecie jakiś głupi komentarz i tyle, a po nas, po tych osobach skomentowanych, czasami to nie spływa. Było poważnie, to teraz zejdźmy na luźniejsze tematy. No, słucham. O czym byś chciała porozmawiać? Jak spędzisz najdłuższe wakacje swojego życia? Tak mówią o tym czasie. Po naturalnym. Tak. Nagrywając na YouTubie. Robiąc zdjęcia na Instagrama, mam nadzieję, częściej. Niż do tej pory, ale to nie jest jakieś wyjazdy wakacyjne? Znaczy ja już co nieco słyszałam, ale... Znaczy tak, wakacje jakby planuję za niedługo. Mamy pomysł, żeby jechać z całą grupą znajomych do Wisły. Ty masz znajomych? Nie! Nie, ja myślałam, że ty tylko z mamą. Tylko z mamą. Także ja z Kevinem i z mamą myślimy, żeby grupą znajomych jechać do Wisły, bo tam się otworzył nowy hotel, taki full wypas, ekskluzywny jakiś. I myślimy, żeby tam jechać właśnie z tymi znajomymi. Z tymi samymi znajomymi chcemy jechać, bo w połowie czerwca, kochani, mamy z mamą bardzo ważne rzeczy do zrobienia w Warszawie. I napomknę tylko, że tak planujemy zrobić coś bardzo fajnego, na co zbierałyśmy budżet. Nie wiemy jeszcze, czy to dotarło na 100%, ale tak na 90% jest już bliżej niż dalej do stworzenia tego czegoś i się mega cieszymy. No więc... Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Tak, trzymajcie kciuki. Więc będziemy miały dużo roboty w Warszawie pod tym względem i w połowie czerwca szykuje się wyjazd nasz do Warszawy, a w tej Warszawie nasz kolega ma znajomych, koleżanka ma wujka i tak się zapytali mnie, kiedy do Warszawy jedziemy? Wiecie co? Mówię, mam tydzień w Warszawie, więc tak myślę sobie, że posiedzę w tym czerwcu. I oni, Paula, to my tam dojedziemy do was i pójdziemy na imprezę. Bo ja jeszcze nigdy... Wujkiem? Nie, ale to sobie zna pewnie u wujka. Ale chodzi po prostu o to, że wiesz, już mają nocleg jakiś załatwiony. No i...
Powiedzieli mi, że poprowadzają mnie po warszawskich klubach, bo ja jeszcze nigdy nie byłam. Ani w Sketchu, ani w Bajce, ani w żadnej takiej innej miejscówce. Więc bardzo się cieszę. Może uda nam się właśnie pojechać. Bo no, oni na razie tylko tak powiedzieli, że wpadną do tej Warszawy. Napomknęli, nie umówiliście się jeszcze, tak? No bo nie znam konkretnej daty naszego wyjazdu. Więc ciężko jest mi poprosić ich o to, żeby sobie zaklepali wolny weekend specjalnie dla mnie. Jak nie wiem, kiedy to będzie. Więc weekend tam w tygodniu, ale oni jakby są, że tak powiem, mobilni, więc... Otwarci na propozycje twoje. Więc myślę sobie, że jeżeli jakieś sprawy rodzinne albo dużo ważniejsze, jak nie przytrzymają w Rybniku, to pojadą wtedy do nas po prostu do tej Warszawy. Aha, bo to znajomi z Rybnika. Tak, znajomi z Rybnika. No i tak planujemy całą tą grupą, tutaj jakiś weekend i tak chyba od weekendu do weekendu może gdzieś tam poza domem będę częściej bywała, zobaczymy. Poza tym szykuje nam się wesele, które było przełożone, miało się odbyć w zeszłym roku, no ale wiadomo dlaczego to wydarzenie nie doszło do skutku. W związku z tym planujemy też nagrać kilka odcinków z serii Mierzymy. Aha, ale to też mamy wakacji. Planujemy nagrywać, to jest całe moje życie. Nieważne imprezy, nieważne wyjazdy, nieważni znajomi. Planujemy nagrać odcinki Mierzymy. No planujemy. Ale zobacz, jakie to było takie płynne przejście. Tak, tak. Imprezy, wakacje, wesele. Ale jeszcze nie doszło do tych wakacji. Mierzymy. Jeszcze nie doszło do tych wakacji. Planujemy jeszcze wyjechać przed weselem na wakacje. Od 1 do 13 sierpnia. No a dopiero potem jest wesele i potem będzie Mierzymy. Nie, bo Mierzymy musi być wcześniej. Mierzymy musi być przed twoim wyjazdem na wakacje. No tak, tak. No, także będzie kilka odcinków Mierzymy. Będziemy testowały dla was sukienki na wesele albo na inne imprezy. No chyba, że nie chcecie, no to możecie nam napisać w komentarzach, żebyśmy się nie fatygowały, ale mam nadzieję, że takich komentarzy jednak nie przeczytam. Też mogę się zdziwić, jak tak powiedziałam, to mogę się zdziwić, nie? Zobaczymy. Znaczy ja dostałam dużo wiadomości prywatnych, że dziewczyny czekają na odcinki z ubraniami bardzo mocno. Że lubią nasze odcinki. To bardzo mocno się postaram. Jakieś outfity, wiesz. I też o weselu konkretnie dostałam wiadomość, więc fajnie. Fiłowanie trwa, kochani. Muszę powiedzieć, że Paulina nie wyszła z wprawy. Miała obawy, ale jest wszystko oki. Czyli chwa dnia przed zachodem słońca. Muszę powiedzieć, że już zgłodniałam. No, ja też. Może o tym, żeby już jechać do domu i iść coś zjeść na miasto. A planujecie jakieś wyjście wieczorne? Nie wiem, chciałam iść na carbonara, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zależy, o której stan wrócę. To ja w tym czasie, kiedy mam wolną jedną rękę, poszukam jakichś pazurczowych inspiracji. Może czerwone dzisiaj zrobimy. Ostatnio brakuje do mnie czerwony lakier, bo chciałam sobie paznokcie zrobić. Chciałam u nóg sobie zrobić, ale nie wyrobiłam się. Na jakich stronach mam poszukać czegoś fajnego? Na Pinterestie. Paznokcie Pinterest. Ba, jeden. 900 plus. Że 900 różnych paznokci, czy... No, pewnie po prostu. Z jednej strony wiecie, nie lubię zbyt krzykliwych paznokci, ale z drugiej strony jest wiosna, już wakacje, świeci wakacje. Słońce i tak chciałabym dodać sobie trochę energii, poczuć właśnie ten powiew czegoś nowego. Może jednak nie będzie dzisiaj tak
klasycznie. Może skuszę się na jakiś kolor. Jakiś taki wiosenny. Podwieczory pan zrobił. Ja! A przedmiot? Podwieczory. A jakie to w ogóle smaki? A przed chwilką mówiłeś, że wylałeś na błotne dziecinki. Kuchali jesteś. To muszę ściągnąć aparat. No przerwa. Przerwa, kochani. Ale wokat? Mocno alkoholowe. Możecie nam zazdrościć teraz. Ale się to tak postarał, nie? No. Pucharku? Super. Bo jeszcze nie było, żeby pasać. Tak bardzo chciał umilić robienie paznokci, czyli relaks w głowie, że jeszcze i do tego przyniósł deser. Zrobił nam odcinek. No. Ale na pewno mocno alkoholowy teraz. Bo ja wam przydolał czegoś. No nie no, adwokatem cię to polał. A polał adwokatem? Myślałam, że te lody są adwokatowe. To jakie to są lody? Malaka? Wiesz co, w lodówce były jeżyki. Ostatnio kupiliśmy jeżyki. Lody o smaku jeżyki. Te ciastka takie, wiecie. Ale to żółte? To chyba te żółte będą, nie wiem. Nówka opakowanie było, nie jedliśmy jeszcze, wiesz? No tak to wygląda. Może tata ma parcie na szkło. Nie wiedział, jak ma to zrobić, żeby znaleźć się w tym odcinku. Więc wymyślił coś takiego. Podaję ci koszyczek z lakierami, to wybieraj sobie, co tam chcesz. Ja ci w tym czasie będę piłować drugą rękę po prostu. Oj, ja tak nie umiem wybierać sobie. 0,47, 0,57. Chcesz jednak do ciemniejszego koloru, czy jak? A nie wiem, może być kontrowersyjnie. Nie wiem, co oznacza kontrowersyjny kolor w paznokciach różowych. Kontrowersja dużego w paznokciach. I już no, mamy, kochani. Ale bardzo łatwo to poszło. Tak nie wiem, czy wiedziałaś, co chcesz. Cyk. Tylko ciekawe, czy będę zadowolona. Cyk. Pewnie nie. Bo nie są ludzie chowe. Kochani, ostatnia część, czyli malowanie. Tak, wiosna nastała na moich paznokciach, kochani. Nawet powiem, że to ładnie wygląda. A ty jesteś zadowolona z efektu? Tak. Nareszcie nie jest beżowa. Nie no, co ty? Na Sylwestra robiłaś mi czarne paznokcie. Faktycznie. To gdzie ty tam beż miałaś? Faktycznie, zapomniałam. To chyba czarne były, nie? Z takim złotem, nie? Tak mi się wydaje. No, ładnie wyglądają. Ładnie. Jestem dumna. Bardzo mi się podobają. Bardzo mi się podoba ten zestaw kolorystyczny. Nie są takie krótkie. Nie są krótkie. Są stonowane w barwach, ale jednak wiosenno-letnie. Także super. Ta ręka jest ładna. Gorzej z tą drugą, ale ta jest ładna. To będę pokazywać tylko tam. Tak. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna. Ja bez tego jednego paznokcia. Dramat. Zbliżonka. To będę pokazywać tylko tą ładniejszą rękę tam, gdzie nie zrobiłam sobie zadziorów i nie ciągałam skórek i w ogóle. Ta ręka jest krwawa i jej nie będę pokazywać, ale tą mogę się pochwalić. Ładnie wygląda ta dłoń. Tak. Pięknie, dziękuję ci, kochanie. Cieszę się, że znalazłaś chwilę czasu. Chwilę. 4-5 godzin. Nie, na to nic nie, co nie? 4. 18, 19, 20, 21. 4, nawet nie całe 4 no, godziny. Nie na to, żebyś zrobiła mi paznokcie. Tak. A przy okazji nagrałyśmy filmik. I pogadałyśmy. Dobra, lecę do siebie. Dziękujemy za to, że byliście z nami w tym odcinku, kochani. Mamy nadzieję, że Wam się on spodobał. I widzimy się w kolejnym odcinku na kanale O Matko i Córko, bądź Brunia Błędowska albo Kasia i Tomek. Pa, pa, kochani.
Bye!